tych wszystkich. Słuchaj, odebrałem przesyłkę. To chyba jakiś telefon. A, no tak. Siema widzowie, słuchajcie, dzisiejszym sponsorem odcinka jest firma Realme i właśnie od nich dostałem taki telefonik do testu. Na końcu filmu będzie on do wygrania, także oglądajcie do końca. To jest nowy model, odpakujemy chyba. A to dotykowe? To chyba jest dotykowe, z dotykowym normalnym ekranem, wiesz. Co my tu mamy w tym pudełeczku? Oczywiście instrukcje, których nikt nigdy nie czyta. I dzisiaj jemy jakby na mieście za pieniądze sponsora. Dzisiaj w ogóle będziemy jeść pizzę w stylu chicagowskim. Pizzę deep dish. Wiecie co to jest za pizza? Taka bardzo wysoka, pieczona chyba w takiej brytwance w ogóle. Ty jadłeś kiedyś, czy nie? Tylko babcia mi raz robiła. Babcia ci deep disha chicagowskiego robiła? No nie takiego typowego, ale babcina taka pizza to wiecie jaka jest. Ona jest taka bardzo wysoka i chyba na jednej pizzy jest zawsze minimum pół kilo sera. To jest przesada, no ale ja uwielbiam ser, uwielbiam odurzenie serowe, jak każdy dobrze wie. Kolejne papierki, których nikt nie sprawdza. O, fajnie, bo mamy case'a od razu. Naprawdę? Spoko. W zestawie jest case? No. Elegancko. Spoko. Tu mamy telefonik, zaraz go odpalimy. No jest ładowarka i tu jest w ogóle, to jest telefon, który się bardzo szybko ładuje. W tym przedziale cenowym nie znajdziecie telefonu, który się ładuje szybciej, z tego co wiem. Jest tu taka ładowarka i to jest, ale ona ma 33 W, jakaś super szybka jest. Kabelek, adapterek, instrukcje, case'ik, telefon, no i mamy wszystko. Pobawimy się trochę tym telefonem. Mam tutaj modela świetnego, zaraz przetestujemy aparat, bo słyszałem, że ten telefon ma bardzo dobry aparat. 64 megapiksele, z tego co pamiętam. Wielkie ma te, zobacz. Jak kuchenka. No jak kuchenka indukcyjna. Wielkie obiektywy. Odpalam tą maszynę. Bardzo cienki jest. Bardzo cienki, spoko leży w dłoni i przede wszystkim lekki jest, wiesz? Jak na taki rozmiar to jest lekki, no. I do biznesu, i do zabawy, wiecie o co chodzi. Z takich czysto technicznych rzeczy mamy tutaj aparat 64 megapiksele, 256 giga pamięci wewnętrznej i możemy tutaj mieć aż do 16 giga RAMu. No i oczywiście to ładowanie, super szybkie ładowanie, 33 W. To jest spoko, no bo jednak nie ma co tracić czasu jakby na ładowanie telefonu, nie? Ja mam tutaj fajnego modela dzisiaj na odcinek. Ładne okularki w ogóle, może byś tą białą kurtkę założył. Wyglądałeś tak, wiesz. Może. Ale może bez kurtki. Zobaczymy. No. Przetestujemy sobie aparacik i zaraz idziemy jeść pizzę. Takie może o, tu będzie dobrze? No, tylko na środku musisz stanąć. Ale daj, daj z siebie, daj troszeczkę więcej tego. Odrobinę więcej tutaj, kolego, poproszę. Ty, tu jest w ogóle jeszcze portret. Portreta ci zrobię. Dawaj, podskocz. 3, 4. Zajebiste. Aj, no i właśnie jest ten tryb 64 megapiksele, czyli... I teraz możemy chyba ją przybliżyć. Jak sobie ją przybliżycie, to widać bardzo dużo szczegółów, nie? Przez to właśnie, że jest tyle tych megapikseli. Pija, całkiem nieźle wyglądam, człowieku. Niezłe, niezłe całkiem. Idziemy zjeść pizzę, bo jestem mega głodny i domyślam się, że to będzie nasz ostatni posiłek dzisiaj, mimo że jest jakaś 13. Ta pizza, nawet nie chce mi się myśleć, ile ona ma kalorii. No samo to, że pół kilo sera jest w jednej pizzy, nie wiem, weźmiemy chyba jedną, nie? Bo dwie to będzie przegięcie. Czy dwie? Patrzcie, to jest właśnie taka pizza, o której wam mówiłem. Pizza deep dish. Waga każdej pizzy to jest od 1,5 kg, czyli tak naprawdę najmniejsza ma 1,5 kg. To jest solidna pizza. A nie wiem, czy my to zjemy. Spróbujemy to zjeść, myślę. Ja kawałeczek, a ty kawałeczek? Nie, no normalnie, ja jestem głodny na przykład. Z takich mniej przyjemnych rzeczy, no to tak jak widzicie, cała pizza kosztuje zwykle około 140-150 zł. Mamy tu jakiegoś Chicago pepperoni. A, pepperoni 125. No jest to droga pizza, nie oszukujmy się, no ale myślę, że nie możemy tego porównywać do normalnej pizzy, która jest cienka i która nie waży 2 kilo, tylko waży tam nie wiem ile. Pewnie z kilogram waży normalna pizza, dużo. Dobra, sprawdzimy sobie w ogóle opinię, bo z tego co wiem, to jest nowy lokal. On niedługo działa w Warszawie. Ulica Krochmalna jest tutaj. 80 opinii tylko na razie ma, więc lokalik jest dosyć świeży. No ale ogólna jest 4,1, więc powinno być całkiem nieźle. Jakość oferowanego jedzenia pozostawia wiele do życzenia. Pizza nie wyglądała jak na zdjęciach, nawet w połowie. Nie wiem skąd te pozytywne opinie. Uj, uj, uj. Słabiutko. Zakalczyk trochę chyba. Dobra, wiecie co, nie będziemy się tym sugerować, po prostu chodźmy, jesteśmy już praktycznie pod lokalem. Spróbujmy tej pizzy za 150 zł. Bierzemy chyba tego cheeseburgera, czy pepperoni. Jest coś takiego, cheeseburger? Pizza cheeseburger, no. Nie, no pepka chyba. Pepe? Mhm. Zobaczymy zresztą, zobaczymy, może wiesz. Może jest jakaś oferta sezonowa? Może jest jakaś oferta, wiesz. Chodźcie widzowie, zapraszam was na Chicago Deep Dish Pizzę. W Warszawie. Ja nigdy nie jadłem deep disha, a ty jadłeś? Nie, właśnie nie, ja chciałem zawsze zjeść deep disha, bo był taki lokal w Warszawie, Big Adriano się nazywał, ale już go chyba nie ma, z tego co wiem, zamknęli się i nie zdążyłem spróbować, a jak zobaczyłem kiedyś w necie właśnie tą deep dish pizzę, wiedziałem po prostu, że to chodzi głównie o ilość sera chyba w niej, no to miałem ochotę, ale jakoś mi nie było mi to dane, więc no ja myślę, że
tym plackiem jest tak, że albo go pokochasz, albo go po prostu znienawidzisz, no bo on prawdopodobnie jest tak zalany tłuszczem, że no trzeba być konkretnym pasibrzuchem, konkretnym jakby pornfudziakiem. Pornfudziak, nowe słówka. No żeby taką pizzę lubić, żeby w ogóle jakkolwiek ją docenić, nie? A nie traktować tego jako po prostu zalanego tłuszczem placuna naładowanego po brzegi tematem. No i właśnie idziemy na tego deep dish'a, będziemy... Co ty robisz? Wiesz co, tak jak wam mówiłem, ten telefon będzie do wygrania pod koniec filmu. Powiem wam pod koniec filmu, co trzeba zrobić, żeby go wygrać. Tutaj nagrywamy takiego jakby drugiego vloga, takiego making of'a i te rzeczy, które dzisiaj nim zrobimy, zostają na nim, więc osoba, która go wygra, będzie miała tutaj gratisowy content. Prosiłbym tylko, że jeśli to ty wygrasz ten telefon, to żebyś nie wrzucała do sieci tego, co w nim znajdziesz, bo są tutaj różne rzeczy. Jakby niech to zostanie po prostu między nami, okej? Okay? W ogóle jest sobota, nie? Więc wszędzie jest dużo ludzi, a tutaj jakoś tak chyba... chyba nie. To jest deep dish. Zrób mi fotę z deep dishem, ty. Zapraszam, widzowie. Dobry. Dzień dobry. No dobra, to z odbiorem weźmiemy. Pepperoni chyba, co? Chyba tak. A możemy zrobić pół na pół? Pół na pół. Pół na pół, pół pepperoni, pół cheeseburger. Idealnie. Nie wiem, o co chodzi. To znaczy, w mojej głowie powstało takie coś, że to na pewno jest restauracja, w której można normalnie zjeść. Okazało się, że nie, że można wziąć albo na wynos, albo zamówić z dostawą. Byłem pewien, że sobie w normalnych warunkach usiądziemy i zjemy po prostu deep dish pizzę za 150 zł. Zamówiłem całą pizzę, ale podzieliliśmy ją na pół, czyli jedna połóweczka to jest cheeseburger, czyli prawdopodobnie z wołowiną i z serem. Cheeseburger. Tym, w Dominosie była kiedyś taka pizza. Jeszcze jak Dominos nie był połączony z Dominium i wtedy był dobry, bo teraz jak się połączył z Dominium, no to już jest średni według mnie. No to była tam taka pizza, właśnie American Burger, coś takiego. Ona była spoko właśnie. No, więc jedna połówka to jest cheeseburger, druga połówka to jest pepperoni. Wziąłem jeszcze sos czosnkowy, jakiś ich domowy. O kurde, sos czosnkowy 9 zł kosztował. To chyba musi być kilogram. To chyba wiadro sosu będzie. Tak naprawdę za jedną pizzę z jednym sosem czosnkowym zapłaciłem 147 zł. Jest to drogo, ale myślę, że to będzie bardzo duża pizza i bardzo taka solidna, nie? Ale mi się wydaje smakowo, nie chcę tutaj tego, ale co? Widziałem tam składniki Aro i jakieś inne. Poważnie? Takie... Aro widziałeś? No tam leży ten lokal w ogóle. Jak ta pizza będzie wyglądała tak jak ta i będzie takiej wielkości jak ta, może przeniesiemy się do Chicago chociaż na chwilę. Jadłeś kartocy? No. Dobry? Z mincem. No tak jest z mincem. Z mincem? Co? Dobra jest? Co? Jadłeś? No nie, bo ja tu mieszkam z 3 tygodnie, a otworzyła się niedawno, więc nie. A, no to zaraz ci powiemy, czy no dobra. No dobra, dzięki. No, także śmiesznie, wyczaił nas z okna nawet. Pozdro, pozdro. Ale czujesz już tego deep disha? Tak. Tego, co przeczytałem też w necie, to jest ukraińska sieć w ogóle. Pizza z Chicago, nie? W Warszawie, która jest z Ukrainy. Takie miksy, czy są dobre? Nie wiem. Masz za duże jak dla mnie, wiesz? Wiesz co? Nie wiem. To. Z czego się cieszysz? Coś mi przykleiłeś, czy co? Co jest? O co ci chodzi, gościu? Czy to jest jakiś prank? Wiesz, czemu się cieszę? Ja już ci to opowiadam. Ponieważ ty towarzyszysz mi w tym pięknym dniu, kiedy świeci słońce, słodna pogoda, można stać w bluzie. Wtedy się cieszę. Jakie mają do przewożenia, widzisz? Taki stelażyk normalnie. To na cztery placki jest od razu? Zamawiasz cztery placki, człowieku, to masz 600 zł. Tania ta pizza. No. Dzięki. Do widzenia. Do widzenia. Nie jest wcale jakaś ciężka. Myślałem, że będzie tak mocniej to czuć pod ręką. Do psa jedzenia dla nas? Jeszcze 150 zł za placka to nigdy nie zapłaciłem chyba. Może ona jest zjadalnym tym, złotem. Dobra jest. Czekaliśmy na nią 20-25 minut się czeka na taką pizzę. No, jakby jestem w stanie to zrozumieć, no bo to się musi chyba stuszyć dobrze. Tak mi się wydaje. Odpalamy ją. Odpalaj. Odpalać ją. Ulala. No tak, kurde, myślałem, że będzie jeszcze wyższa. Szczerze. Ale jest fajnie oddzielona. Ciastem. Zobaczymy, czy się tak ciągnie jak na tych zdjęciach. Nie rozwal całej pozostałej. No jest dużo sera. Ale jest gorąca. Wiesz jak to pachnie? Jak Big Mac. Jakby sos Big Macowy chyba tu jest. Uch. Uch tego. Nie no, dobrze jest utuszona. Taki kawałeczek to pewnie z 600 ma, nie? To pachnie naprawdę jak Big Mac.
Ale zgłodniałem teraz, jak to widzę. To jest normalnie burger cały. Pachnie lepiej niż smakuje, zdecydowanie. Sera jest bardzo dużo. Tego mięsa wołowego też jest dużo. To jest normalny burger zaraz w niej. Mhm. Widzisz to? Jest mega mdła. To mięso w ogóle jakby nie było przyprawione. W ogóle słone to nie jest. Zero soli. Mimo, że tutaj jest tyle rzeczy, to ona nawet nie jest słona. No ciasto to jak taka tarta. Trochę, wiesz. Mhm, takie ala kruche coś. Nie podchodzi mi ten cheeseburger, jest tutaj dużo tego mięsa, co prawda, ale jakby trochę powątpiewam w jego jakość, szczerze mówiąc. Nie ma tutaj żadnego takiego przewodniego smaku w tej pizzy. Sos jest mało intensywny, sam burger w ogóle nie jest przyprawiony. Ser jest taki po prostu jakby bardziej czuć konsystencję sera niż jego smak. Po tym gryzie się zawiodłem, może to pepperoni uratuje. Jak nie, to 150 zł w kibel. No niestety, no czasem się tak zdarza, że wiesz, no jednak ryzykujemy trochę, nie? Pepperoni. Ten sos pomidorowy, to jest tak jakbyście po prostu dali zwykłą passatę i nic więcej, nie? Ja wiem, że jak w pizzach tych neapolitańskich masz po prostu te pomidory San Marzano, nie? Ale tam jest troszeczkę soli do nich i to w ogóle jest zupełnie inny pomidor, inny smak. Tutaj to jest zwykła po prostu passata z puchy, w ogóle niczym nie przyprawiona. Ugryzłem to salami, w ogóle nie poczułem, że jem salami, to nie jest słone w ogóle. Nie ma smaku to salami, czy tam pepperoni. No, zawiodłem się trochę, szczerze. Mało smaku ma ta pizza. Mimo, że jest tu tyle sera i tyle wszystkiego, bardzo mało smaku. Ale ten sos jest też niedobry. Nie, po co takie coś robić w ogóle? Sos jest bardzo wodnisty, jest bardzo kwaśny i akurat on jest słony, aż za słony bym powiedział. No ale może to dobrze, skoro tutaj za bardzo smaku nie ma, no to lipa. Mimo, że tu jest, widzicie, że to jest totalnie chamska pizza, to jedząc to... No nie wiem, nie czuć smaku, może to jest po prostu jakiś beznadziejny ser, wiesz o co chodzi? Mm-hmm. Jesz to człowieku, jakbyś jadł nie wiem co. Ja w ogóle w tym smaku nie czuję, a nie mam... Nic, nie jestem chory. No chyba składniki są po prostu beznadziejnej jakości. Słabizna. Niestety, no słabej jakości składniki nie mają smaku. I tak jest tutaj. Takie dziwne to mięso. Nie wygląda to dobrze. Ciekawe, czy to mięso jest świeże i dobrej jakości, bo ono jest tu niedopieczone. No, on jest tak na średnio zrobione. Medium, nie? No. W ogóle jest to dla mnie takie... Bez smaku to jest. Nowoczesne połączenie. Średnio mi to smakuje. Przynajmniej ten kawałek z tym burgerem. Ciasto bez smaku. Ten ser jest beznadziejny. Mdła bez smaku, jakaś najtańsza mozzarella. To jest taki sos, jakbyście miesiąc temu mieli czosnkowy i codziennie go rozrabiali. Dodawali trochę, nie wiem, jakiegoś jogurtu. I ten czosnek jest gdzieś tam daleko ukryty. Nie no. Szczerze, pizza mojej babci, która też wysokościowo wyglądała tak, była dużo lepsza. No to nie. Pogaż to salami. Ja tego nie kupuję. Wszystko ma bardzo mało smaku, tak jakby nie wiem, albo było zwietrzałe, albo po prostu naprawdę wątpliwej jakości, nie? Jest mi strasznie przykro, ponieważ w życiu nie ma nic bardziej przykrego niż jedzenie, jeśli jesteś głodny i tak się napalisz, że zaraz idziesz coś zjeść pysznego, jest po prostu niedobre. 150 zeta, człowieku. U mnie w samochodzie to jest 250 km pod 300 podchodzące w baku, moglibyśmy za to zrobić. To do Radomia byśmy na burgera. Do Radomia za szóstaka. No niestety rozczarowanie. Ja też się bardzo jarałem właśnie, że spróbuję tą pizzę w końcu, bo już kiedyś chciałem, tak jak wam mówiłem, ale mi się nie udało, bo lokal zamknęli. No niestety, nie wróciłbym na tą pizzę. Czuję, że po prostu to nie jest smaczne. Tak jak mówiłeś, to jest najtańsza mozzarella, aż jestem w szoku, że ona jakby tak długo utrzymuje tą swoją konsystencję, wiesz, tego ciągnięcia się. Może to jest jakiś właśnie specjalny rodzaj. Żeby tak było, nie wiem, aż na tyle się nie znam. Spodziewałem się tutaj mega bomby smakowej i tłuszczowej, nie? No bo mega dużo sera, mega dużo salami, dużo sosu i tak dalej, dużo ciasta. Jecie to i jakby nie wiecie o co chodzi za bardzo. Ani salami, ani sos, ani ten ser. Jakościowo mega lipa. Nie zraziłem się do pizzy Deep Dish, myślę, że chętnie bym jeszcze spróbował takiej pizzy. Bywa i tak. Dobra, a co z tym konkursem dla widza? A, no właśnie, tutaj mam ten telefonik, który możesz wygrać. Wystarczy, że na maila, który się teraz wyświetlił i też jest w opisie, napiszesz, czemu to właśnie ty masz wygrać ten telefon. Proste. Ja myślę, że zbiorę radę, czyli ciebie i mnie. Mhm. Za tydzień ogłosimy wyniki u mnie na Instagramie i na YouTubie też. Co, zbierzemy się, zobaczymy te maile, najśmieszniejsze, jakiś taki najbardziej kreatywny. Wybierzemy kilka później, najwyżej, nie wiem, zalosujemy, zobaczymy. No, jakby piszcie maile i najciekawszy, najbardziej kreatywny, najśmieszniejszy mail wygra właśnie ten telefon. Na tym telefonie, tak jak mówiłem, zostawiliśmy parę tutaj plików zdjęciowych i wideo z dzisiejszego naszego dnia. Także jeśli wygrasz ten telefon, to nie wrzucaj tego do sieci. Wszystkie linki też do tego telefonu, jeśli byście chcieli go sobie kupić, są na dole. Całkiem spoko telefon, korzystałem dzisiaj z niego. Nie sprawiał żadnych problemów, tak naprawdę zrobiliśmy nawet kilka fajnych zdjęć, więc gitara. Widzimy się w kolejnym odcinku. Oczywiście subskrybuj kanał, jeśli tego nie robisz. Zapraszam serdecznie. Zrób jeszcze fotkę tym telefonem, tej pizzy.
Żeby to uwiecznić, wiesz. Chyba idziemy coś zjeść, co? Coś by się przydało normalnego wrzucić na. Have a magical day.